Witam was z tej strony Neku. Jak widzicie, gramy sobie w Raymana 2. To jest nowe zagrajmy właściwie. Jest to platformówka, która wyszła już dawno temu. Wersja jest na PlayStation, słuchajcie, nie pytajcie się mnie dlaczego. Po prostu niech wam starczy to, że nie jest kompatybilna podstawowa wersja. Ta wersja na PS1 jest gorsza jakościowo, wiadomo. Renderowanie tekstur trójwymiarowych w PS1 było bardzo ułomne, że tak powiem. Nie wiem jak to wyświetlić inaczej, ale oficjalnego akceleratora 3D PSX nigdy nie miało, więc musiało jakoś sobie radzić, mimo że miało moc obliczeniową, która potrafiła świetlać grafikę 3D. Więc gramy sobie, słuchajcie, na wersji na PlayStation 1, po prostu lepiej działa, w ogóle działa, bo tam to jest na takiej niskiej rozdzielczości, że to jest masakra. I ciężko się nagrywa, bo czasami crashuje, więc gramy sobie w tą wersję. Chyba się czymś różni. Wiem na pewno, że ta na PSX będzie po angielsku, w pełni, bo ta na PC to jest po polsku. Jeśli znacie jakąś fabułę w tej grze, ja się tutaj nie będę, nie wiem, wgłębiał w tą fabułę. Nigdy się nie wgłębiałem, nawet byłem mały, jak i w tą grę grałem, więc będziemy sobie grali po prostu dla zabawy. Jak najlepszej przy tej platformówce trójwymiarowej. Ja będę trochę speedrunował, bo grę znam właściwie na pamięć. A ja znany jestem z tego, przynajmniej moich znajomych, że ja bardzo szybko gry przychodzę. O, dubbing był! Nie wiem, że w polskim był dubbing. Polskiej wersji. Jak gra będzie haczyć, to ja będę musiał się bawić opcjami, bo wiem, że... No, haczy. Dobra, to sobie cofniemy. Niech już znam sterowanie. Ja, dobra, dobrze chodzi. Tylko te filmiki trochę haczą. Dobra, haczy lekko. Trudno. To się zmienimy później, w drugim już odcinku. Trochę tekstury będą lepiej wyświetlane, znaczy to takie o obliczanie. Mogę powiem, na czym polegało te tekstury na PS1. Jako że nie ma akceleracji, to w sumie nie musia te tekstury, te rzeźby wszystkiego są wektorami robione, nie? I to jest, jeśli się przesuwa postać, to wiadomo, że te wektory muszą się lekko przesunąć, nie? I one się tak przesuwają. Jakby one się dokładnie tak przesuwały z jakimś tam super dokładnością, to nie byłoby widać tego ruchu, no ale niestety no, nie pozwalało moc obliczenia, się po prostu tak przesuwają, o, tak po skokowo trochę, no i tak to wygląda. Okej, okay, lecimy tutaj sobie. Uciekaliśmy z więzienia takiego, więzienia. No porwani po prostu zostaliśmy tutaj z Globoxem. To Globox jest w ogóle, a to Rayman, no tak, tak, tak powiem. No i tutaj oczywiście popularna scena, co nas spycha i spadamy, no. Pierwszy mapa, w ogóle gra robi Ubisoft, który w tamtych czasach, kurczę, lepsze gry niż teraz robił, o może tak. Dobra, wciąż nie robią słabych gier, ale bólą dużo pieniędzy. O Jezu, ale to jest bitrate ustawiony duży. No okej. Okay. To macie bardzo wysokiej jakości gameplay z dobrym audio. To jest pod Counter-Strike'a ustawione. No, te kascenki trochę będą ścinać. Widać, no chyba, że tak jest po prostu, a ja się nie znam i po prostu klatki animacji w kascenkach są mniejsze. No, się pojawił. Okej, okay, lecimy. Gra, że pozastarzała, no ale postarzała, ale cóż. Tutaj jest pierwszy secret. Chyba tutaj? Ta woda jest w ogóle jakaś dziwna. Nie, to nie było żadnego sekretu nigdy. Może jest jakiś magiczny. Ogólnie w grze możemy tylko chodzić i strzelać, to jest wszystko. Trochę tam będzie później jeszcze innych mechanik, trochę inne pociski będziemy mieli, że tak powiem. Gra jest inna, wiecie. Ta gra jest inna niż pecetowa wersja. Tutaj w pecetowej wersji, tutaj jest. Klatka już pierwsza, którą się rozwala.
Więc ta gra będzie trochę inna niż podstawowa wersja, mniej zaawansowana, no ale cóż. Jeśli coś będzie nie tak, to mówcie i mogę cofnąć do podstawowej. Tak, to oczywiście są takie pierdoły, że możemy sobie kamerę zmieniać, nie? Tutaj lokować to. Podczas z pierwszej osoby nawet można patrzeć, wow. Tu można, o, patrzcie, robić takie coś. Jest bardzo przydatne. Znaczy ogólnie w tym Raymanie można biegać i strzelać, nie? W trzecim Raymanie chyba coś tam takiego było, że nie można było. Dobra, to jest ten, to dzieci Globoxa tam płaczą. O, dubbing jest. Nie tego. Zawsze grałem w tą grę, jakoś tego dubbingu nie tego. Nie słyszałem. Nic nie ma, nie ominę, nic, okej. Nie wiem, czy będę dalej grał w tą wersję, jak widzę, że on tak wygląda. Ja sobie pokombinuję jeszcze. Faktycznie to inaczej wyglądało. Ja będę mówił tej różnicy, bo tutaj. Tutaj się szło i coś tak od ścian można było. Wiecie, o co chodzi. Tutaj. Boże. Taka szczelina była i on się dwoma rękami tak zapierał i tak do góry podchodził przez cały czas. Takie uchu robił, jak to było. Śmieszne. Nie widziałem, że są takie różnice. Zobacz, zagramy tak 20 minut. Okej, to jest tak samo. Do 20 minut tak zagramy. Będę pomijał te filmiki, bo chyba czuję, że będziemy grali w wersji podstawowej. O, te takie loadingi nie występowały. Jest inaczej? Jest inaczej, bo tutaj się samemu trzeba było wskoczyć do tego portalu. Boże, jakie są różnice. Nie wiedziałem nawet. Grałem kiedyś tą wersję na tego. Na PlayStation 1, czy tam PSX-a, ale jakoś takich rzeczy nie zauważałem. Okej. Drugi poziom, The Fairy Glade, już dłuższy poziom, nie wiem, czy go przejdziemy, a może spróbuję go przejść. 15 minut, a to do wykonania. Będę teraz grał na D-padzie, gram na padzie od Xboxa, jakby co. Tutaj nie ma ściemy. Dobra, dobra, nie chcę tego, o jest ptaszek. Mogę tu wyskoczyć znowu, nie? Od nowa. Okej, okay. O nie, na padzie nie, ja jednak wolę na analogach. Klatki spadają trochę. Ciekawe. Ej, i tutaj. O kurde. Wersja PC-towa jest lepsza. Słuchajcie, tutaj można było pod wodę wejść. I tam pod wodą się pływało. Nawet na pudełku jest obrazek, nie, gdzie się pływa pod wodą, właśnie w tym miejscu. Patrzcie ty. Coś tu jest? Nie. O kurde. No dobra. Ja zrobię tą wersję pecetową, spokojnie. Tu chyba można było strzelić pecetowo, jak się jakoś to zrobiło idealnie. Nie pamiętam. Taki był speedrun, kiedyś oglądałem i ktoś tak zrobił. No, ale można też tak. Okej, okay, no to jest zapytanie do was, czy chcecie wersję pecetową, bo to... Naprawdę paru rzeczy nie ma. Wróżka, która daje zdrowie wyższe. To chyba było. Pamiętam. Był taki ślizg teraz. Patrzcie, zobaczymy, czy będzie. Jest, okej. Okay. No to jeszcze zostało tak samo. Jak na podstawowej. Ty! Już? Dłuższy był ten ślizg. Ej, ale jaja. Na stówę był dłuższy. Nie, to jest masakra jakaś. No to było, no. To wiem. Grab the green looms if you die. No wiem, to jest resp, tak. To chyba było. Śmieszne, nie wiedziałem, że są takie różnice, serio. A takie głupie różnice, nie? Bo w sumie to jest odcinanie mechanik w grze. Ja wylądowałem tam? Mam nadzieję, że tak, bo ja tak strzelam triki. Triki, a tutaj wiecie. Złe wyniki. O, woda nagle. O, można pływać pod wodą. Ale nie było tego chyba. Ty. No, można pływać pod wodą. Brawo. No i jak się pływa? Aha, tam. A, to tak się pływa. Dobra, dobra. Są te lumy, które dają
ten. Nie szukałem tam z tyłu poszukiwania rzuty lumów, ale już jestem trochę nastawiony, że będziemy grali w tą grę jeszcze raz. Ale krótkie to na lewo, tam było inaczej. Kompletnie inaczej było. O Boże, tutaj są te. Nie zniszczyłem, co? Ej, tu! Tu był ten! Tu. Patrzcie, widzicie to? Na dole? Ty gnoju. Trafił mnie. To jest... Kurczę, on był dwuwymiarowy. To jest ten stworek z... pierwszego Raymana. Te wróżki też później było jakaś w trzecim Raymanie. Ogólnie lubię bardzo serię Rayman. Mogłem w jedynkę zagrać właściwie, nie? Może spadłem. O, widzieliście to, tą gałązkę? Patrzcie, właśnie to był ból. No PS1, nie? O. Po prostu gra nie wie, jak to narysować, nie? Bo nie może takiego dokładnego wektora tutaj narysować, o. Tak pod kątem tak lekko widać, nie? Tam, że coś jest niby zakończenie, ale tak naprawdę go nie ma. Co tutaj jest? Coś tu było! Nie uszukacie mnie. A to był łańcuch, Boże. Aż jakś tak wyrenderował dziwnie. No PS1, no PS1. Cóż. Tak narzekam na to PS1, no tutaj tyle gier wyszło na to, takich dobrych. No ale cóż. O, tu też jest zjazd. A ten zjazd był chyba wcześniej. Dobra, zasięg rysowania tych lumów nie jest największy. To było trudne dość, okej. Okay. Tutaj powinny być... Piranie, no właśnie, dobrze. I tu koniec poziomu zaraz będzie pierwszego. Znaczy, etapu pierwszego, poziomu drugiego, o. To jest to, tak można to nazwać. Jest 12 minut. Zginąłem. Znaczy, sam w drodze się. No. Tutaj, tak? Ciekawe. Też, o jeden, bo zapomniałem, że tak, jednego minąłem. Tu gdzieś na speedrunie koleś też tak wyskakiwał zawsze. Muszę sobie podejrzeć wszystko, co wszystko zebraliśmy. Szkoda, muszę sobie to zrobić, tą grę na tym. Na jakiejś wirtualnej maszynie najlepiej, nie? Wtedy będę mógł foknie grać. Tylko te wirtualne maszyny nigdy nie chcą chodzić, jeśli chodzi o gry. Więc to nie wiadomo, jak będzie. Ciężko wyczuć odległość, to tak swoją drogą. Nie wiem, czy granie jest trochę za cicho, wiecie? Boże, o, macie busta. Okej, okay, koniec poziomu, bardzo dobrze. O, sama mi postać skoczyła, widzicie, na końcu i się zacięła. To jest tak samo. Z uwagi, przepraszam, że tak mało mówię na tej serii, ale jakoś tak... No nie wiem, no. Ciężko. Dobra, chodź tu. Okej, okay. I tutaj jeszcze coś było, nie? Tu nie ma nic? Tu! PC-towa wersja, tu się szło. I był secret jakiś, pamiętam. Na stówę. A się do tych podziemi skakało, no właśnie. Ja pierdzielę. Weź mi odwróć tą kamerę, gro. Porąbane. Rozpieprzyli. Zpieprzyli, no kurde. Pewnie ograniczała ich konsolka. Tak mi się wydaje. Znaczy, no nawet nie mi się nie wydaje, na stówę tutaj. No wiem, co to jest, no, mógłbyś tu chwycić. Dobra, to zrobili tak samo, ua. Wiecie, dlaczego ja to pamiętam? W ogóle tą grę przychodziłem ponad 10 lat temu, ale ja pamiętam na pamięć. Tutaj bardzo wiele rzeczy, bo ją przychodziłem wielokrotnie. Plastem można zniszczyć. Tu jest ten przeciwnik na górze, to się nie zmieniło. Bardzo dobrze w sumie. To jeszcze jeden przeciwnik będzie, nie? Czaj tym się, o właśnie. Zaraz go pokonamy. Walka w tej grze jest dość prosta, też unikać tych pocisków, tak? Więc tu mnie już tak spamić, mogę tak pojedynczo strzelać. Prosty przeciwnik, tak? Później będzie trochę trudniej. Te małe stworki chyba nie było na PC-towej. Nie wiem. Ja już naprawdę nie wiem, próbuję tutaj coś porównać, ale ciężko. Teraz jest na razie, w tym momencie jest tak samo jak na PC-towej, o. Tak będę mówił. No to tak samo było i to był chyba lum, tak jest. O, ten wielki. No właśnie, tak myślałem, że tutaj był jakiś lum wielki. O, widzicie, nawet jak ta siatka się renderuje, że tam tak skacze, nie? No cóż. PS1.
Okej, okay, to jest... Luma, chcę tego zebrać. Luma! Numa, numa, jej czy coś. Lum. Jest. No! Jestem w stanie w ogóle wyżej skoczyć? Aha. Dobra, jest, mam go. Jedziemy. No i easy peasy jak na razie. Tu takie lasery zaraz będą, dobra. Ja się ogólnie strasznie bałem kiedyś tych takich, tych piracików. Teraz takie się wydaje. Najbardziej się bałem, jak oni podchodzili, bo nie mogą chyba z pięści uderzyć nas po prostu, nie? Jak się blisko stało o nich. To się bałem zawsze, że mnie uderzy. Ajej. Te loadingi są inne. Kurde, no wszystko jest inne. Spróbuję tam podstawą zrobić, naprawdę. Dojdę tutaj chyba sam już, chociaż... Taki będzie odcinek. Odbicia są na ziemi, patrzcie, takie nieudolne, no ale są. Są, prawda, bardzo dobre. O Jezu, zblokowałem się jak noob. Nie powinno tego być. A, to już jest ta. Jak ona ma, no? Nie pamiętam. Taka zagadka jest mała, no zagadka. Moment zręcznościowy. O, to jest wielki ten lum. Zaraz będziemy dostaniemy ulepszenia. Dostaniemy ulepszenie do naszych pocisków. Nie wiem, Boże, jak to się nazywa? Nie pamiętam. Okej, teraz żeby tylko dobrze znać. Dobra, już wiem. Dobrze sterowanie znać. To nie jest trudne. Będę bym powiedział, że jest banalne. Ale można czasami coś spieprzyć. Boże, jak to skacze ten obraz. Wy chyba tego aż tak nie widzicie. Ale ja widzę ostro. Aś ty kurde, chciałem protak zrobić. Tego. 380, nie, za siebie i strzelić. Ale wyszło jak zawsze. Kurde. Ach, te platformówki. Fajna gra bardzo była kiedyś. Trudna jest, nie? To jest... ja nie wiem, czy wiecie, jakbym dał komuś młodszemu tą grę, żeby ją przeszedł. No właśnie, o, trafiłem, bo myślałem, że... Że już mi nie wyjdzie. Te machiny zawsze były śmieszne w tych Raymanach, nie? No w jedynce może nie, ale to wyczułem, o, szkoda, że to nie poleciało w niego. Ale w Raymanie 3 też były takie kompleksy, fabryki jakieś, nie? Laboratoria czy kiwuj. No nie, ruszyłem się lekko. Boże, to jeszcze raniło, nie pamiętałem. Dobra, nie ma. No tragedia, no nie. Przepraszam, że nie wyskoczy. Boże! O Boże, Boże, Boże. Ta beczka też widzicie, nie jest w kształcie koła. No i to jest PS1. Też chyba PC-towa też by nie była. Całkowicie taka walcowa. No nie, no naprawdę. Nie. Nie zgadzam się. To jest złe. W ogóle patrzcie, jak ten płyn pływa na dole, nie? On płynie w ścianę. Po prostu jest. Nie wiem, czy na odwal, ale raczej ograniczenia PS1. Chociaż można było to chyba w drugą stronę zrobić, żeby płynęło. Ale to się aż tak nie rzuca w oczy w sumie, jak teraz tak płynie. No cóż, może. Dobra, teraz równo poszło. To wiemy, pierdu, pierdu. 19 minut odcinek, okej. Co, taki film po prostu ją uwolniło, co? Okej. No i nasze strzały są teraz niebieskie. Trochę lepiej się chyba odbijają, ile dobrze tam pamiętam. I na pewno mogą robić teraz tak. O, właśnie. I to było tak samo w podstawowej wersji, było takie drewniane bardzo. Aż mi się wydało, że w pierwszym Raymanie było to lepiej zrobione, no ale cóż. Nie mogę się mylić, no mogę się mylić, przepraszam, mogę. Tu było to samo, nie, że tak się po bokach skakało tego. Chyba więcej damage'a bijem, ale nie pamiętam. Raczej nie, wiecie, bo to tylko daje tego. Damage'a później się zwiększa, już spoilerowałem wam. O, dostałem na ryj, chciałem tak pro zrobić, ale...
Wyszło jak zawsze. Koniec, słuchajcie, poziomu. Pierwszego dostało się w 20 minutach zmieścić, znaczy 20 minut to lekko ponad. No cóż, chcecie dalej tego Raymana? No, ja bym nagrał sobie całego, tylko chyba podstawowa wersja byłaby lepsza. Nie mam muzyki żadnej. O, mogę wskoczyć normalnie do portalu tym razem. A, mogę z niego też wyskoczyć. Patrzcie. Fajnie. Fajnie, że tak się zrobili. No. To było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. A zapiszę może. Wątpię, że zostanę przy tej wersji, ale raczej zapiszę. Będzie po polsku w ogóle ta wersja. Bo ja mam po polsku grę, już zainstalowałem ją, tylko muszę ją, kurde, zrobić coś, nie wiem, może jakiś HD patch. Ewentualnie jak się już zdenerwuję, to po prostu pobiorę piracką wersję, no co mnie tam. Ja nawet mam dwie kopie tej gry, słuchajcie, na płytach. Jedną angielską, jedną polską. I jak się zdenerwuję, to chyba pobiorę z GOGa wersję. Albo kupię nawet, czekajcie, ile na GOGu ta gra kosztuje. To jak kosztuje, nie wiem, 20 zł, to jest w moim zasięgu. Zresztą od razu wam powiem, bo to już wpisałem na laptopie, ile GOG kosztuje. Na GOGu kosztuje ta gra i ona kosztuje dokładnie 5,6 euro. No to jest powyżej 66 euro. To jest 24 zł, 25 będzie, bo tam jeszcze jest z groszami, z centami. No dobra, nie jest tak ostro. Chyba kupię. Bo chciałem wam nagrać tą grę już od dawna, naprawdę. A to ten to jakoś tak inaczej wyglądał chyba. Może nie. Czy mam w ogóle kolejny poziom? Znaczy brama tu jest, nie? Że musimy zdobyć ileś tam tych... No, 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 ja wiem, że musimy zdobyć ileś tych... Lum. Mogłem przejść? Nie ukończyłem... Aha, dobra, dobra, nie, ja tutaj... Kończę ten odcinek, na razie, cześć.